Sponsorem programu jest Orlen. Chcę się skupić na tym, co się dzieje tu i teraz, bo tak jak powiedziałaś, nie startowałaś ponad pół roku, wypadłaś z rankingów. Kontuzja to jedno, zaraz o tym porozmawiamy, jak jest po operacji, czy wszystko jest już w porządku, czy możesz trenować na pełną parę. Ale drugie, w jednym z wywiadów dla Przeglądu Sportowego wspomniałaś też o problemach mentalnych, nawet używając słowa depresja. O Boże, co się działo? Słuchaj, jak jechałam do Ciebie, to pomyślałam, że pewnie o tym powiesz. To oczywiście zostało trochę wyciągnięte z kontekstu. Ja miałam stany depresyjne, ale nigdy ta depresja nie była stwierdzona u mnie. I z całym szacunkiem do tego, co się dzieje u innych ludzi, nie chciałabym też siebie... Nie chcę bagatelizować oczywiście tego problemu. Ja miałam stany depresyjne właściwie... po halowych mistrzostwach Europy w Stambule, gdzie nawarstwiły się właściwie 2 lata bardzo intensywnego życia sportowego, gdzie wspięłam się na wyżyny, gdzie osiągnęłam chyba więcej nawet niż jeszcze myślałam, że mogę, chociaż zawsze wierzyłam, że to we mnie jest. I wyznaczyłam sobie cele, bo wiedziałam, że już nie mam maksymalnie, nie wiem, dużo czasu, że maksymalnie to jest te 2-3 lata i właściwie to ja miałam już nie trenować. No właśnie, bo myśmy rozmawiały 2 lata temu, to było jeszcze przed igrzyskami w Tokio, dobrze mówię? Czy nie, już po. Po igrzyskach w Tokio. Ja się Ciebie pytałam o Paryż, czy będziesz startowała w Paryżu, a Ty powiedziałaś wtedy, nie wiem, no zobaczymy, jak zdrowie pozwoli. Tak. Ja tak w sumie patrzę na Twój zeszły rok i tak sobie myślę, no to zdrowie chyba tak nie do końca pozwalało, no nie. A Ty jesteś dalej w grze. No bo już podjęłam rękawice. Kiedy tą rękawicę podjęłaś, jeśli nie 2 lata temu po igrzyskach w Tokio? Czy właśnie ja wtedy? Ja Ci powiem, jak to było. To było tak, że te igrzyska w Tokio miały być teoretycznie ostatnie, ale była ta wielka kontuzja przed. I w ogóle to, że ja zdążyłam na te igrzyska i że wróciłam w takiej formie, to był dla mnie cud. I ja w obliczu tego cudu nabrałam ochoty oczywiście na to. I pomyślałam, że byłabym głupia, gdybym teraz przestała tak nagle, bo jeszcze czuję, że skoro ja weszłam na taki poziom... Tak krótko, tak szybko. No wiesz, to nie było aż tak szybko, bo to oczywiście, wiesz, lata treningu i współpracy się nawet wzięły. Owszem, ale to było 5 miesięcy od operacji po zmęczeniu i złamaniu kości śródstopia? No łódkowatej. No, czy to było takie złamanie, które... Jak mówiłam komuś, albo lekarze oglądali te wyniki rezonansu, to robili się bladzi, tak jak moja bluzka. I też spowodowało to we mnie, pamiętam wtedy taką myśl, że o Jezu, to już jest koniec. I wtedy oczywiście zaczęłam już myśleć, co mogę robić dalej. Ale tak, jak już to się wydarzyło i tak wspaniale to poszło. I właściwie ja miałam wrażenie, że ja ledwo co zasmakowałam tej współpracy z nowym trenerem, bo to... Ja z nim zaczęłam współpracę z Laurent Mevly w październiku, a pod koniec stycznia na pierwszych zawodach, gdzie już przetrenowałam, ja właściwie z tygodnia na tydzień czułam, jak ta forma rośnie. Ja już nie mogłam się doczekać tych startów i wystartowałam na 60, czyli jeszcze nie mój docelowy dystans i tam pobiegłam rekord życiowy po podróży długiej, po zmęczeniu, po ciężkim obozie i ja już wtedy wiedziałam, że jest dobrze. I tego samego dnia, kilka godzin później, 200 miałam pobiec i też się nie mogłam doczekać, bo to też była dla mnie szansa i ja jestem święcie przekonana, że ja wtedy mogłam pobiec poniżej 23 sekund, bo byłam na takiej formie. A na hali to jest niebywałe osiągnięcie, więc ja już to czułam, ale po 50 metrach poczułam też, że coś jest nie tak w stopie i już nie mogłam w ogóle się ułożyć w tym biegu. Kombinowałam cały bieg praktycznie. I na 50 metrów przed metą było takie kliknięcie. Już ledwo co dobiegłam, nie mogłam chodzić. Bardzo długo szukaliśmy, co tam się dzieje. Myślę, że to były 2-3 tygodnie, zanim ja się dowiedziałam, a ciągle żyłam nadzieją, że uda mi się zdążyć na halowe mistrzostwa Europy w Toruniu. Tam mi na tym zależało. Wiedziałam, że na hali moim atutem jest szybkość i że jak ja jestem w takiej formie, to jest ten moment, w którym ja w tej swojej karierze mogę skorzystać z tych zawodów i zdobyć medal indywidualnie. No ale oczywiście potem się dowiedziałam, że nic z tego, że operacja.
I ten moment tych halowych mistrzostw Europy nie został odhaczony, dlatego musiałam kontynuować do Stambułu. Aha, okej, okay, to wszystko jasne. No słuchaj, to wszystko ma swój koniec i swój początek oczywiście. I brakowało mi tego, a po drodze już potem byłam zdrowa, zdobyłam świetne rezultaty i na 400, i na 200. Mieliśmy ten sezon 2022 razem z Natalią taki, że się praktycznie co chwilę o kilkasetnych poprawiałyśmy i byłyśmy bliżej, ale ona zawsze wygrywała i ja zawsze byłam tą drugą. A wiadomo, że wszystkich interesuje tylko ta pierwsza, więc cały czas we mnie był podsycany ten głód, bo wiedziałam też, że robię świetne rzeczy. No ale no niestety tak działa społeczeństwo, tak działa sport, ja to rozumiem, ja sama pamiętam tylko tych, którzy są pierwsi, ale ja ciągle ten charakter i chcesz udowodnić, dlatego to mnie też podtrzymało jeszcze ten kolejny czas, mam wrażenie, za co jestem ogromnie wdzięczna. Ja w ogóle uwielbiam taką rywalizację i uważam, że to też powoduje, że poziom sportowy w obydwu przypadkach idzie do góry. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w jednym sezonie, więc całe szczęście, że ja nie musiałam czekać do kolejnego sezonu, więc sobie tak, finał Mistrzostw Świata indywidualny, Eugene, na otwartym stadionie, to był mój cel, odhaczone. Bycie w pierwszej dziesiątce rankingu światowego, odhaczone. Bycie w finale Diamentowej Ligi, odhaczone i indywidualny medal na Mistrzostwach Europy, odhaczone tego samego sezonu. I do tego oczywiście medal w sztafecie 4-400. No Eugene, wiemy jak było. Nie wracaj. Może mam nadzieję, nie miałam zamiaru wracać, bo ten temat już był tyle razy... Tak, przywałkowany, że to już by było odgrzewanie kotleta. No i wpadł niespodziewany medal 4 razy 100 metrów z rekordem Polski, który do dzisiaj widnieje w tabelach, chociaż mi się wydaje, że nie na długo. I ten sezon właściwie dał mi tak wiele i brakowało mi właśnie tych halowych mistrzostw Europy. Więc jeszcze te pół roku po tym intensywnym czasie przeciągnęłam. I nagle czyli to jeszcze wtedy, w tym 2022, jeszcze nie myślałaś o Paryżu? Tak, o Paryżu, no dobrze mówię. No powiem szczerze, znaczy wtedy tylko, już wiesz, tylko że jednak jest mało o halowych mistrzostwach Europy? Wiesz co, no... Boże, może komuś to się nie spodoba, może teraz ktoś to źle oceni, ale ja wiedziałam, że ze zdrowiem nie jest dobrze i że ja muszę myśleć na razie krótkoterminowo i odhaczać to, co jeszcze chcę osiągnąć, jak najszybciej mogę, póki jeszcze mogę biegać, bo ta kontuzja, która mnie w zeszłym roku wyeliminowała... No to powiedzmy dokładnie teraz, co to było? Ja miałam notoryczne zapalenie kaletek i tendinopatię, troszeczkę ponadrywane achillesy ze względu na to, że budowa mojej kości piętowej była nietypowa i ta kość, jej obrys i to, że była też taka ostra, cały czas drażniła achillesa. Więc jak ja wchodziłam na dużą intensywność treningu i biegałam dużo w kolcach i jeszcze drażniłam cholewką to miejsce, cholewką buta, kolca, to miejsce, to tam ciągle powstawał stan zapalny. I właściwie ten stan zapalny miałam 3-4 lata i ciągle się oczywiście szukało tego, co jest przyczyną. No i w końcu się okazało, że ta kość z tyłu piętowa już jest w takim stanie zapalnym, że no jedynie jeżeli ja chcę w ogóle myśleć jeszcze o bieganiu, no czy nawet, no już nawet nie zawodowym, normalnym nawet, bo ja już nawet miałam problem, żeby chodzić po schodach. Normalnie, nie wiem, nawet jak na rower poszłam, to mnie to bolało, no to tylko operacja. No i oczywiście podjęłam się tego i wiesz, miałam takie poczucie... Ale to już po halowej imprezie. Tak. Znaczy, no ja jeszcze tak, ja próbowałam jeszcze dociągnąć do sezonu letniego i tam też oczywiście byłam wysoko w rankingu i zależało mi na kolejnych zawodach, na kolejnych osiągnięciach, ale... Jakoś ten Stambuł, po pierwsze mam wrażenie, że spadło ze mnie ciśnienie, bo ten cel został osiągnięty. Po drugie pozwoliłam sobie w czyli końcu... Czyli brąz indywidualny i brąz w sztafecie. I oczywiście ja tam chciałam jeszcze pobiec poniżej 51 sekund, no ale miałam tak ułożone całe i eliminacje, i półfinał, i finał, że ja każdy bieg musiałam lecieć w palnik praktycznie. Ja w ciągu 3 dni 4 biegi na 400 metrów na poziomie 51 niskie, to jest wykańczające. I to
ta suma tych czterech biegów, tych emocji, tego zmęczenia fizycznego, ale i układu nerwowego spowodowała, że ja wróciłam do domu. Oczywiście się rozchorowałam. Ja jak nawet byłam gdzieś z siostrą blisko, to mnie drażniło, że ona mnie tu gdzieś dotyka, że za blisko jest mnie, że mnie mówi. Ja byłam tak przestymulowana, że nie potrafiłam się nawet tak naprawdę cieszyć z tego wszystkiego. Liczyłam na to, że tydzień wystarczy, odpocznę, bo z reguły mamy tydzień wolnego po sezonie halowym, żeby się zregenerować. Ale pamiętam, że byłam wtedy właśnie w Kopenhadze z siostrą i jeszcze byłyśmy na kawie i weszłam na maila, już widząc, że dostałam program treningowy na poniedziałek od trenera. I jak tylko zobaczyłam ten program, to pomyślałam sobie, Jezu, nie, ja nie mogę. Ja w ogóle na to, jak patrzę, to ja nie jestem w stanie się zebrać w ogóle. Ale oczywiście wróciłam. Trochę za szybko chciałam trenować, więc ta choroba, która wtedy była niedoleczona, znowu mnie dopadła. I potem znowu musiałam mieć parę dni przerwy i znowu próba powrotu z bolącymi Achillesami obydwoma i z taką totalną niechęcią. W ogóle, ja w ogóle jak patrzyłam na ludzi, którzy biegali, to mi się niedobrze aż robiło. Ja miałam po prostu jakiś taki, nie wiem, przesyt. Ja w ogóle nie mogłam się zebrać. Dla mnie to było, pamiętam, że bardzo męczące. I polecieliśmy na obóz do Potchefstroom, do RPA. I w ogóle miałam taką fajną podróż, ciekawą. To jest długa podróż, to był dzień, to był lot dzienny. Wtedy też miałam też środki dodatkowe na to, żeby inwestować w dobrą podróż, więc sobie dokupiłam do biznes klasy, no bo to jest wtedy wygoda i jesteś lepiej zregenerowany, możesz szybciej zacząć dobrze trenować. I siedziałam koło mężczyzny, który widziałam, że chce rozmawiać ze mną. Ale ja byłam tak przestymulowana, że ja sobie powiedziałam nie, ja ignoruję go w ogóle, bo ja nie mam sił. Ja chcę teraz pobyć te kilka godzin sama, zrzemnąć się, poczytać, coś pooglądać, w ogóle nie chcę rozmawiać. No ale minęło 9 godzin lotu i on mi się wydawał też w miarę interesujący. Więc jakoś mową ciała tak jakoś się odwróciłam, że od razu on załapał i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że on też jest związany ze sportem, bo jest szefem od bezpieczeństwa w jednej z dużych marek sportowych z naszego środowiska również i jedzie tam do Caster Semeni, żeby z nią właśnie też tam porozmawiać, mieć jakieś spotkanie. I w ogóle jest z pochodzenia z Izraela i opowiadaliśmy sobie o tylu ciekawych rzeczach, o takiej aplikacji, która ci bada twoje korzenie genealogiczne, o tym, jakie masz predyspozycje do wszystkiego. I tak zaczęliśmy rozmawiać sobie o wszystkim. Ja mu wtedy powiedziałam, że właśnie on mi też o swoim życiu opowiadał. Ja mówię, że wiesz co, jestem w takiej sytuacji, że... I powiedziałam mu, że w ogóle nie chciałam z tobą rozmawiać na początku, bo zastanawiałam się, czy to ma sens, co ja robię jeszcze i że co ja mam w ogóle teraz ze sobą zrobić. No i on mi powiedział, że jesteś w najpiękniejszym momencie swojego życia, kiedy jesteś właśnie na takim rozstaju dróg i musisz i zdecydować i masz dużo przemyśleń, dużo obserwacji, dużo takiego wglądu w samą siebie i wtedy właśnie on, dzięki niemu, on mi pozwolił docenić tę sytuację i już jak wylądowałam w Potchefstroom i byłam na obozie, to już miałam takie nastawienie, że dobra, no to jeszcze próbujemy kolejny raz. I chciało mi się wtedy, ale było coraz gorzej z tymi nogami. I ja próbowałam aż do lipca. I to jest od kwietnia do lipca. Dla mnie to było cały czas tak, a raczej cały czas tak. I w końcu nie wytrzymałam i najpierw zrobiłam w sezonie przerwę, zrezygnowałam ze startu w diamentowej lidze w Paryżu. Powiedziałam trenerowi, że sorry, ja nie jestem w stanie, bo ja miałam napady paniki przed startem. Ja chciałam uciekać. I jeszcze zrobiłam jeden start w Huelwie, ale potem powiedziałam trenerowi, że koniec. Miałam tydzień przerwy. Spróbowałam znowu wrócić, ale no już te Achillesy były w takim stanie, że nie, ale jeszcze spróbowaliśmy do Budapesztu.
I... Przepraszam, mogę ci zadać jedno pytanie? Nie, no jasne, bo ja tak gadam. Ale po co? Po co były te kolejne próby jeszcze w czerwcu, w lipcu, kiedy już było widać, że sytuacja jest beznadziejna? No tak, masz rację. Ja dzisiaj z perspektywy czasu też ci powiem, że była beznadziejna, ale my jesteśmy chorzy. My jesteśmy chorzy na próbowanie. Mamy sportowcy. Okay. To jest takie przeciąganie liny właściwie, że dobra, jest trudno, ale jeszcze dam radę. Ale... Sponsorem programu był Orlen.